Dzień dobry, moi mili. Moc słowa. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jaką moc ma słowo i czy w ogóle ma jakąś moc? Kiedy rozmawiamy na konsultacjach i wchodzimy w głąb Twojej duszy, i oto okazuje się, że to, co najbardziej boli, to, co najbardziej pamiętacie, to, co najbardziej pamiętasz, to są słowa. Słowa, które ktoś wypowiedział w Twoim kierunku. Słowa bolą. Słowa są jak miecze. Wchodzą w serce, prosto w serce i zadają cios. I na tych słowach, do których się przywiązujemy, budujemy swoje życie. I słowa determinują nasze życie. Jeśli są to słowa o miłości, to jakże lekko jest w duszy, jak bardzo chce się żyć. Jaki spokój jest, jaka radość i uśmiech na twarzy. Taki radosny, płynący z serca. A kiedy słyszymy w głowie tylko te słowa miecze, słowa jak kamienie, trudno jest, prawda? Jakie słowa zabierasz ze sobą w swoją podróż? Jakie słowa są w Twojej głowie? Jakie słowa pamiętasz? Jakie słowa są zapisane w tym albumie, w podświadomości? Słowa są jak zaklęcia. Słowa czarują, hipnotyzują, stwarzają jakąś rzeczywistość. Doświadczasz tego codziennie, oglądając na przykład telewizję, czy czytając coś, oglądając różne przekazy od różnych ludzi, którzy mają dużo do powiedzenia, albo im tak się wydaje. Ale te przekazy są różne. Zauważyłaś, jak bardzo dużo jest obecnie przekazów strachu. Wirus strachu krąży. Kto założy tą koronę? Miłość czy strach? Póki co to strach założył koronę. Popatrz, ilu jasnowidzów, czy jakichś takich różnych ludzi, którzy nazywają siebie obudzonymi, tak naprawdę przekazuje ci strach. Strach. Co to będzie? Co to będzie? Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie? Wow. I ten strach krąży i krąży i krąży. I te słowa wdzierają się w twoją duszę, w twoją podświadomość. Często nawet nie zauważasz, w którym momencie. Stajesz się zahipnotyzowany, zaczarowany. Słowa, które usłyszałaś w dzieciństwie od taty, mamy, babci, od ważnych ci ludzi. To były te momenty, kiedy byłaś stawałaś się zaczarowana, zaczarowany. Ten spell, czyli zaklęcie. Zaklęcie w słowie. Słowa mają moc wielką. Słowem możesz sprawić, że drugi człowiek się uśmiechnie, a możesz sprawić, że spadnie na dno piekła. I może nigdy się stamtąd nie podniesie. To są słowa, którymi tak łatwo obrzucamy jak kamieniami innych ludzi, osądzając ich, oceniając ich,
A jakie ty masz prawo osądzać kogoś? Jakie ja mam prawo osądzać kogoś? Aby kogoś osądzić, trzeba wejść w jego buty, przejść jego drogę, poczuć to, co ten człowiek poczuł. I może się okazać, że nie dasz rady przejść tej drogi, bo będzie to dla ciebie za ciężkie. Więc jakie prawo masz osądzać? Jakie ja mam prawo osądzać kogokolwiek? Aby odczarować, aby zobaczyć problem, należy ten problem nazwać, ale bez osądzania, bez oceniania. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, mówił nauczyciel wszystkich nauczycieli. Słowa mają moc, wielką moc. A nauczyciel mówił, to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Tak czytamy u Jana. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Kiedy mówisz o miłości, a jednocześnie obrzucasz kogoś kamieniami, oceniasz, osądzasz, wkurzasz się na kogoś, to czymże to jest, jak nie bycie wilkiem w owczej skórze? Pamiętacie taką Ewangelię o faryzeuszu i o celniku? Jak to dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się pomodlić. I właśnie jednym z nich był faryzeusz, a drugim celnik. Faryzeusz stanął blisko ołtarza i tak się modlił w duszy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik, który tam stoi za mną. To ja zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. I tak się przechwalał przed Bogiem. A celnik stał z daleka i nawet oczu nie śmiał wznieść ku niebu. Bił się w pierś i mówił, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. I skończył nauczyciel tą opowieść słowami. Ten celnik, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I kiedy oceniasz, to jest właśnie wywyższanie się nad kimś, nad kogoś. To takie pouczanie na siłę, to takie osądzanie, stawianie siebie ponad. Ja wiem lepiej, ale co wiesz lepiej? Co takiego wiesz lepiej? Bo dopóki osądzasz, oceniasz, to nie ma w tobie miłości. To jest wciąż pycha. Grzech pychy, demon pychy. A jak wielką krzywdę mogą uczynić te słowa, kamienie? Ileż ludzi targnęło się na własne życie przez słowa, usłyszane słowa? Ileż ludzi zrezygnowało ze swoich marzeń? Ileż ludzi weszło w depresję? Słowa. Słowa, moc słowa. I być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że słowo, które właśnie wypowiedziałeś, czy wypowiedziałaś do kogoś, może złamać komuś życie. Może sprawić, że ten ktoś już nigdy nie wstanie. Moc słowa. Jakiego słowa używasz? Słowo miłości to jest jak podanie ręki. Wstań.
Jesteś miłością. Wstań. Kocham Cię. Czasami opowiadacie mi takie historie z kłótni z kimś bliskim. I są to zwykle takie kłótnie, jak ja to nazywam, o pietruszkę. O coś tak głupiego, tak nieważnego. Ale to w danym momencie urasta do rangi jakiejś najważniejszej rzeczy we wszechświecie, superpower. Dajecie jakiemuś pyłkowi, tak naprawdę. I kłótnia, bo ty zawsze, bo ty nigdy. Bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Ileż ludzi nie śpi po nocach i tylko myśli o tym, jak ktoś mógł coś powiedzieć, jak on mógł, jak ona mogła. I kupujecie te słowa, przywiązujecie się do tych słów, które albo nie są ważne, albo ich zadaniem. W zasadzie to są ważne, ale to dlatego są ważne, że ty nadajesz im tą wagę, czyli dajesz tym słowom moc, nadajesz tym słowom moc. Moc słowa. Słowo ma wielką moc. Kiedyś pewien człowiek zwrócił się do mnie z pytaniem, z prośbą w zasadzie: Kasia, naucz mnie wielbić Boga. Naucz mnie wychwalać imię Boga. A ja się uśmiechnęłam i zapytałam: to ty chcesz przed Bogiem uczyć się gry aktorskiej? Ty chcesz do perfekcji opanować jakąś rolę? Rolę tego faryzeusza, tego bałwochwalcy, tego, jakby jakiemu Bogu ty składasz cześć, jakiemu, jakiego Boga ty chcesz wychwalać? Bo Stwórca wszechrzeczy jest miłością. I tego, czego On potrzebuje, właściwie to nie potrzebuje, tylko jak gdyby oczekuje od nas, to jest nasze serce. On widzi nasze serce. On widzi te wszystkie maski, które zakładamy, te kostiumy. Ale On widzi, co w naszym sercu. I On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. On nie potrzebuje tych kostiumów, tych masek. Niedawno miałam taką fajną medytację. To była chyba najlepsza medytacja w moim życiu, powiem szczerze. Śmiałam się głośno. Buzia mi się śmiała i podczas medytacji śmiałam się głośno, słyszałam swój śmiech. Oto zobaczyłam bliską mi osobę, taką przy ziemi, taką skuloną, patrzącą, klęczącą w zasadzie na tej ziemi. Osobę, która nie ma już nade mną mocy, nade mną władzy i cała energia, którą mi wysyłała przez tyle lat mojego życia, jak gdyby wraca do niej, bo tak to działa, bo ta energia nie wskoczy na wyższy poziom. Podeszłam do tej osoby, ta osoba była szara i pomyślałam: wstań, zrzuć ten kostium. I w tym samym momencie ta osoba rzeczywiście wstała, ta szara szata jakby spadła. Pojawiło się tak wielkie światło, że miałam wrażenie, że to światło rozświetla cały wszechświat. Piękna, świetlista istota, która została uwięziona w takim zaciasnym, szarym kostiumie, bo zapomniała, czym miłość jest. Nie pozwoliła sobie na miłość. Odrzuciła miłość. Chciała tej miłości, tak bardzo chciała tej miłości, a jednocześnie tak bardzo się jej bała, włączyła kontrolę i szukała tej miłości na zewnątrz. Oceniała wszystkich, krytykowała
i tylko oczekiwała, że ktoś jej da to, coś, czego sama nie potrafiła dać sobie i dać innym. I w tym momencie, kiedy zobaczyłam tą istotę, taką piękną, pojawili się, ja patrzyłam jakby z góry, byłam, tak jakbym patrzyła, jakbym siedziała na galerze w teatrze, czyli na balkonie, patrzyłam na tą scenę w teatrze. Pojawiły się wszystkie osoby w moim, ważne osoby w moim życiu, łącznie z moimi dziećmi. I nagle usłyszałam, jak mówię takie słowa: okay, guys, good job. Fajnie, fajnie, przyjaciele. Dobra robota. Dobrze, żeśmy rozegrali tą sztukę. Ale czas już zrzucić te kostiumy. Koniec sztuki. Przedstawienie skończone. I dosłownie w tym momencie wszystkie te osoby zaczęły zrzucać te kostiumy ziemskie. Wyszły z nich tak cudne istoty, tak piękne istoty, świetliste. Wszyscy radośni, uśmiechnięci, tak jak aktorzy po skończonej sztuce w teatrze. I pomyślałam, czas to uczcić. Czas na lody. I pomyślałam o mojej siostrze. Ty wiesz, jakie lody są najlepsze. Ty fundujesz na wszystkim lody, załatwiasz na wszystkim lody. I w tym momencie w rękach wszystkich tych aktorów pojawiły się takie puchary z lodami. I była radość. Było dużo śmiechu. I wiesz, tym właśnie jest życie. Taką grą. Przywdziewamy te różne kostiumy. Zadziały się w tej medytacji jeszcze tam inne rzeczy. Przy okazji podejrzałam jakąś tam swoją przyszłość fajną i śmiałam się cały czas z tego wszystkiego. Oczywiście mówię wam wiele razy w tych filmach Dusza w teatrze życia czy Misja Ziemia. Poświęciłam temu takie filmy, ale w wielu innych filmach również wam opowiadam o tym, że życie to jest teatr, a my jesteśmy aktorami. Pytanie, jaką rolę wybierzesz? Bo to ty wybierasz tę rolę, to ty piszesz te scenariusze swoje, na swoje własne życie. Inni są tylko pomocnikami. I teraz jakby zobaczyłam zakończenie tego wszystkiego. W takiej, już wcześniej miałam podobne jakby wizje, ale w tej chwili to było bardzo dużo śmiechu, powiem szczerze, taka radość. Pierwszy raz mi się coś tak zdarzyło, że dosłownie śmiałam się głośno w medytacji, śmiałam się z tego wszystkiego. I te wszystkie ważne postaci w moim życiu, okazało się, że to jest pomieszane. Mama nie jest mamą, siostra nie jest siostrą, córka nie jest córką. Jest inaczej, role pomieszane po prostu. Ale w jakimś konkretnym celu, tak? Bo każda z tych dusz zgodziła się na taką rolę, na odegranie czegoś w konkretnym celu. Tak? Bo kontrakty dusz działają w dwie strony i tak się umówiliśmy. I wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. I to, że ktoś czegoś nie rozumie na dany moment, czegoś nie widzi, to nic złego się nie dzieje. Może jeszcze musi czegoś doświadczyć. Może jeszcze musi dostać parę kopów w tyłek, żeby zabolało tak mocno, że aż zrozumie, aż się obudzi. Słowa mają moc. Nasze życie to są słowa. Często w tych filmach mówię wam o komunikacji. Że wszystko jest o komunikacji, bo energia jest informacją, jest komunikacją. Myśl jest energią. Słowo jest również energią.
ma konkretną wibrację, nawet konkretny kolor. Emocje, uczucia mają konkretną wibrację, konkretny kolor, konkretną barwę. Wszystko jest o komunikacji. I często mówię, słuchaj własnych słów, które wypowiadasz. Przyglądaj się własnym myślom. Co to są za myśli i czy to są twoje myśli? Jakie to są słowa? Jakie słowa wypowiadasz? Jakie słowa słyszysz, kiedy ktoś mówi? Kiedy coś czytasz? Kiedy coś oglądasz? Słuchasz czegoś? Jakie słowa? To są informacje dla ciebie. To jest tak, jakby wszechświat zwracał twoją uwagę na coś. I jeśli usłyszysz słowo, które zaboli, to znaczy, że tu jest problem, ale to jest twój problem, nie tej osoby, która to wypowiedziała. To znaczy pewnie być może tej osoby również, ale ty masz się zająć sobą, a nie tą osobą drugą. Bo wszystko jest o tobie, dla siebie tu przyszedłeś, dla siebie tu przyszłaś. I twoje życie jest o tobie. Jeśli coś zaboli, to znaczy, że jest to ważne. Warto się temu przyjrzeć. Czemu to słowo mnie zabolało? Czemu zabolało mnie to, co ta osoba powiedziała? Wszystko jest o komunikacji. Wiele razy mówię wam też o tym, że Stwórca podarował nam raj, Gaję, Ziemię, Matkę Ziemię, naszą przepiękną planetę. I co ty zrobiłeś z tym rajem, człowieku? To ty uciekasz od raju. Dostałeś coś idealnego, perfekcyjnego. Jak dbasz o tą ziemię? Każdy ten papierek rzucony nie do kosza, tak? Każde to gówno po twoim psie niesprzątnięte. Bo to jest przestrzeń publiczna, tak? Te wszystkie śmiecie wywożone do lasu, tak? Ta zanieczyszczona woda, cokolwiek to jest, czyli ekologia. Ekologia, jak dbamy o tą naszą ziemię, o tą naszą planetę. I Stwórca podarował nam raj, dał radość i powiedział: kochajcie się. Kochajcie się i bądźcie szczęśliwi. A co człowiek zrobił? I dlaczego? Bo człowiek nie chce usłyszeć głosu Stwórcy. Jak rozumiesz słowa nauczyciela, wszystkich nauczycieli, Jezusa, zwanego miłością? To jest bardzo prosty przekaz, bardzo prosta nauka. Przyjrzyj się tym słowom i porównaj go, jakby odnieść te słowa do swojego życia. Te wszystkie słowa wypowiedziane i niewypowiedziane, bo niewypowiedziane słowa, jakby, które zostają w gardle, ale one już są w głowie, w myśli, one już są w przestrzeni energetycznej. Boisz się czegoś powiedzieć. Stwórca podarował piękny świat i przyszedł samozwańczy władca tego świata, tak samozwańczy jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, który wdarł się tutaj podstępem w wyniku jakiegoś fałszerstwa i zakręcił ogonem i stworzył orwellowską nową mowę. Ludzie nie rozumieją słów, które wypowiadają. Czy ty rozumiesz znaczenie słów, które mówisz, albo które ktoś do ciebie mówi? Odwrócony sens słowa, odwrócone znaczenie słowa, wszystko postawione na głowie. Prawda stała się kłamstwem, a kłamstwo prawdą. A strach założył sobie na głowę koronę.
i obiegł ten świat w sekundę, w nanosekundę. Słowo ma wielką moc. Słowo jest jak zaklęcie. Dlatego warto przyglądać się słowom wypowiadanym i tym słyszanym i starannie je wybierać. I czasami, tak jak w tych kłótniach, o których wam wspominałam parę minut wcześniej, jak mi opowiadacie o kłótniach z kimś, po pierwsze, po co się kłócić, o pietruszkę jeszcze do tego, po co w ogóle się kłócić, a dwa, opowiadacie mi, bo ta osoba powiedziała to i taka była i taka, i opowiadacie, co wy, jak wy zareagowaliście, a ja się tylko uśmiecham i mówię, i pytam, mówię, a ty jak zareagowałaś, czy jak zareagowałeś? Dokładnie tak samo, jak ta osoba, z którą się kłóciłaś, czy kłóciłeś. Dokładnie w ten sam sposób. Czyli lustro, tak? Lustro. Ale przecież masz wybór. Mogłeś zareagować inaczej. Mogłeś zignorować jakąś tam zaczepkę, tak, uśmiechnąć się, powiedzieć coś miłego, czy rozładować jakby napięcie tej drugiej osoby jakimś dowcipem, komplementem nawet, tak? To tak jak niedawno miałam taką sytuację, że byłam w jakimś tam towarzystwie i nowo poznana osoba zaczęła mi zadawać pytania o moje poglądy polityczne, o to, na kogo głosuję, o jakieś takie różne rzeczy. Ja spokojnie odpowiadałam, starałam się odpowiadać krótko, zwięźle i na temat, z uśmiechem. I ta osoba, nie za bardzo chyba jej się podobały moje odpowiedzi, bo nagle tak wybuchnęła i mówi, bo ty mnie chcesz do czegoś przekonać. Ja się uśmiechnęłam, mówię, ja ciebie do niczego nie przekonuję. Pytasz mnie o moje poglądy, o to, jak ja widzę świat, więc ci odpowiadam. Ale nie musisz tego przyjmować, tak? Ja, spójrz, jak ja reaguję na to, co ty do mnie mówisz. Ja to akceptuję. Uśmiecham się i jak gdyby ciekawa jestem, dlaczego w taki sposób postrzegasz daną rzecz, tak? To mnie ciekawi. Jaki jest twój punkt widzenia i jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo to jest fascynujące. Po co ja mam kogoś przekonywać do swojej racji? Jeśli ktoś ma coś zrozumieć, sam to zrozumie. Ale jest to dla mnie interesujące, jak to wygląda z twojego punktu widzenia. I dlaczego w taki sposób widzisz coś, czy myślisz, jakby postrzegasz coś, mówisz o czymś w dany sposób. Bo jest to dla mnie nauka. I te takie różne rozmowy na social media, czy gdziekolwiek w życiu, to bardzo często zwykła wymiana zdań przeradza się w taki atak, agresja. No bo jak ktoś może myśleć inaczej jak ja? Jak ktoś może postrzegać coś inaczej niż ja? No może. Jesteśmy różni. I na różnym etapie naszej drogi. Więc nic złego się nie dzieje. Dystans. Dystans. Słuchajcie, to jest ważne, żeby mieć dystans do tego, co się dzieje wokół nas. To jest wszystko gra. To jest sztuka, w którą gramy w jakimś teatrze na tej planecie. Sztuka pod tytułem Moje życie. Więc może warto wybrać najlepszy scenariusz. Taki
przyjemne i iść przez to życie z uśmiechem. Nie spinać się tak. Nie osądzać, nie oceniać, bo słowo ma moc. I za każdym razem, jak oceniasz kogoś, to tak naprawdę oceniasz siebie. To do ciebie wraca. Wszystkie słowa krytyki, które kierujesz do kogoś, to jest o tobie i tylko o tobie. Drugi człowiek jest lustrem. To jest to freudowskie przeniesienie. Czyli nie chcesz czegoś zobaczyć w sobie, ale widzisz w kimś, tak? Nie widzisz drzazgę wokół brata swego, a nie widzisz belki w swoim oku. To jest właśnie o tym. Za każdym razem, jak kogoś krytykujesz, za każdym razem, jak kogoś odtrącasz, oceniasz, osądzasz, jakie masz prawo kogoś osądzać? Czy Stwórca cię osądza? Nie. On cię nie osądza. To ty sam siebie osądzasz. Stwórca, nasz Ojciec, On, z którego wyszliśmy wszyscy, Matka i Ojciec, oni czekają, aż zrozumiesz. I patrzą z uśmiechem i czekają, bo wierzą w ciebie. Wierzą, że zrozumiesz. A nienawiść, złość, strach oślepiają. To jest ta hipnoza, to jest ta zasłona, przez którą tak trudno jest zobaczyć prawdę. A tylko prawda nas wyzwoli. Prawda boli, tak. I kiedy zaczynamy się otwierać na tą prawdę i postrzegamy tą prawdę o sobie, no to nie jest fajnie. Boli. Ale nie warto osądzać. Siebie również. Ale to, co warto zrobić, to warto zrozumieć, otworzyć się naprawdę i zobaczyć, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Wiesz, po co przychodzimy tutaj, w to życie? Wiesz, jaki jest sens tego życia? Pewnie nie raz zadawałeś, czy zadawałaś sobie to pytanie. Może odpowiedzi były różne. Ale to, co stanowi sens naszego życia, to jest miłość. Tak, miłość. Przychodzimy tu, aby się nauczyć miłości, tej bezwarunkowej miłości. Miłości nie takiej wybiórczej, ziemskiej, że ciebie kocham, ciebie lubię, tobie coś tam podaruję, a tobie nie. Pamiętacie, jak w tym wierszyku z przedszkola, z dzieciństwa? To taka miłość przedszkolna. Nie. Miłość absolutna to jest ponad. To jest jak gdyby coś najwyższego. Kocham wszystkich. To, co daję sobie, to daję komuś. Zastanawiałeś się kiedyś, czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym przykazanie miłości, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli tak jak kochasz siebie, tak kochasz innych. Dokładnie tak samo. Czyli jeśli mówisz o sobie źle, jeśli oceniasz siebie, krytykujesz siebie, czyli nie lubisz czegoś w sobie, nawet jeśli nie nazywasz tego słowami i wkładasz to gdzieś tam pod te wszystkie dywany perskie i komody drewniane, ręcznie robione tam w podświadomości swojej, to tam jest. Wypierasz się tego, ale to nie znika, to jest i to widzisz w innych ludziach, bo wszystko jest jednym. I ta energia jest. Nie da się ukryć energii. Nie da się. To tak jak z energią, tak jak z wodą. Zawsze znajdzie jakieś ujście, prawda? Zawsze znajdzie jakąś dziurkę, aby gdzieś tam przejść przez nią. Nie da się uciec od samego siebie. Po prostu. Także słowa mają moc wielką, są jak zaklęcia. Przyjrzyj się, jak mówisz o sobie. Jakimi słowami siebie określasz? Za co przepraszasz? I dlaczego
za to akurat, a nie za coś innego. Warto się przyglądać słowom. Słowo ma moc. Słowo jest jak myśl, bo myśl też ma moc. Na początku było słowo. Słowo to myśl, tak? I słowo, i myśl może być w formie myśli lub wypowiedzianego, tego zwerbalizowanego, tej myśli, tej energii zwerbalizowanej. Ale to jest o tym samym, to jest to samo. Jak rozumiesz znaczenie słów i czy dobrze je rozumiesz, gdzie jest prawda, gdzie fałsz? Zachęcam Was, moi drodzy, do tego, aby przyglądać się słowom. Jak rozmawiamy podczas konsultacji, to zawsze jesteście zdziwieni, że ja taką dużą wagę przywiązuję do słów, które wypowiadacie do mnie, na które Wy często nie zwracacie uwagi. A okazuje się, że to są słowa klucze do Was samych, że tak bardzo pamiętam, co powiedzieliście do mnie godzinę temu, pół godziny temu, 3 miesiące temu, a nawet rok temu. W zależności, jak rozmawiamy, tak? Tak, pamiętam, bo jakby uważność, ja uważnie słucham tego, co do mnie mówicie. I bardzo uważnie tak samo słucham siebie. I szukam tych odpowiedzi. Jak to kiedyś ktoś mi często powtarzał, diabeł tkwi w szczegółach. I te słowa, jak je rozumiecie, uważność na te słowa. Jak rozmawiamy podczas konsultacji, to okazuje się często właśnie, że te słowa, które tak jakby wypowiadacie z rozpędu, jakby z przyzwyczajenia i powtarzacie je, ale ich nie słyszycie. Nie słyszycie i nie, jakby nie czujecie wagi tych słów. A te słowa tworzą konkretną energię. I te słowa idą w świat. I te słowa kreują Twoje życie. I te słowa kreują Twoją rzeczywistość, te myśli, słowa, Twoją rzeczywistość i jak gdyby tą globalną naszą rzeczywistość. Bo my wszyscy tworzymy naszą wspólną energię, my jako społeczność, jako ludzie żyjący na tej ziemi. Im więcej razy powtarzasz słowo depopulacja, tym większe prawdopodobieństwo, że to się zadzieje. Im więcej razy wypowiadasz słowo wojna, czy ludzie wypowiadają słowo wojna, tym większe prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Im więcej wypowiadasz słowo choroba, tym większe prawdopodobieństwo, że tak właśnie się zadzieje. Bo słowa mają moc. Słowa tworzą rzeczywistość. O tym to jest. Dlatego uważnie wybieraj swoje słowa. I patrz, jak komu zakładasz tą koronę na głowę. Póki co, to wirus strachu jest w koronie, jest celebrytą i zasiadł na tronie. I to on rozdaje karty. I to on mówi, co masz robić. A ludzie jak mantra powtarzają imię tego wirusa i modlą się do tego samozwańczego króla. Modły mu odprawiają przed nim, tak? Choroba jak choroba. Pojawił się coś, nowa choroba. Okej. To tak jak z ospą wietrzną, tak? Im wcześniej przechoruję, tym potem będzie lżej. Czyli dostanę szczepionkę biologiczną. Czyli nic złego się nie zadzieje, jeśli zachoruję. I wyzdrowieje. I tylko mogę podziękować sobie za to, że dbałam o swój organizm,
czy dbałem o swój organizm i mam odporność, tak? A choroby są różne. Rak też jest ciężką chorobą. Grypa, powikłania pogrypowe inaczej się objawiały, ale też ludzie umierali. Żółtaczka, różne choroby. Każda choroba ma jakiś tam swój przebieg, tak? Tylko pytanie właściwie, po co chorować, tak? Skąd się te choroby biorą, tak? Z twojej głowy. Proste. I to my je kreujemy. Nic się nie dzieje, jeśli ktoś zachoruje na tą chorobę i ją zwalczy. Tak? I a jeśli ktoś wchodzi w strach, strach zabija. Strach zabija, to nie choroba zabija, to strach zabija. I to ze strachu biorą się te wszystkie choroby. Ze strachu. Z tego więzienia mentalnego. Słowo ma moc, moi drodzy. I to wielką moc. Tak jak myśl. Sami wybieramy swoich bogów. W tej chwili mamy Boga w koronie. Każdy mu bije, znaczy nie każdy, ale wiele osób globalnie kłania mu się i przed strachem, ze strachu i oddaje mu cześć, tak? Poddają się eksperymentom doktora Mengele. Józef Mengele żywy, tylko w innej formie. Kiedyś ludzi przymusowo odwożono do obozów śmierci. Zamykano w obozach. W tej chwili 70 lat i poddawano tam eksperymentom medycznym na siłę. W tej chwili ludzie sami się proszą. Doktorze Mengele, chcę się poddać temu eksperymentowi, tak? Nie wiem, o czym to jest, nie wiem, co to jest, ale bierz mnie, eksperymentuj na mnie, tak? I tak, zamknę się w tym obozie, sam się zamknę w tym obozie, te wszystkie lockdowny, nie będę wychodzić, maski, numerki. Mamy tutaj obozy koncentracyjne, tylko w innej formie, w takiej, to ja chcę, ja się o to proszę teraz, bo wiecie, to jest tak, że to nie jest, to jest walka, swoista walka ciemności ze światłem. Ale to jest też tak, że jak często mówimy, Stwórca jest wszystkim, czyli jest i ciemnością, i światłem, tak? Bo to jest energia jedności, jedno. I teraz pytanie, co wybierasz, tak? Stwórca, Ojciec, Matka, nasi stworzyciele zapraszają nas na tą jasną stronę mocy. Tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest wolność, bo miłość jest wolnością. I miłość jest uśmiechem, radością. Tam nie ma strachu. Strach to narzędzie ciemności, narzędzie szatana. Ale też jest tak, że ta jakby ta ciemność współpracuje z tym światłem. Bo ciemność kusi, przyciąga. I czasami tak jest, że no trzeba jakby doświadczyć, dotknąć tej ciemności, czyli musi zaboleć, żeby tupnąć nogą i powiedzieć, nie, dość, już tego nie chcę. Wybieram światło, wybieram miłość, tak? Wybieram siebie, wybieram życie. Bo miłość jest życiem. A cóż to za... Bo cóż to za życie w strachu? To jest piekło. To nie jest życie. Życie to radość, życie to śmiech, życie to miłość, życie to wolność, tak? To my sami zakładamy sobie te, na własne życzenie, tej kajdany na głowę, tak jak taką żelazną opaskę, żelazną okowę taką, na która ściska ten nasz umysł i na serce i nie pozwala poczuć miłości. I jest tylko strach i kontrola, bo strach jest kontrolą, a kontrola strachem. Rządzi strachem, zarządza strachem. Tym właśnie jest kontrola. I teraz zobaczcie, co się zadziało w tym dziwnym świecie. Jak gdyby ludzie sami proszą się o tą kontrolę, o ten strach, o te przymusowe
eksperymenty, jak gdyby, które kiedyś były przymusowe, teraz jak gdyby sami się proszą o to wszystko, sami się proszą o obozy koncentracyjne, tylko w innej formie. Czyli ci, którzy to robią, mają ręce czyste, bo ty sam o to prosisz. No prościej będzie wam dane. Oni tylko dają to, co ci ludzie, o co ci ludzie proszą. Słuchajcie, spójrzcie na te wszystkie reklamy. Ktoś, kto zna się choć trochę na marketingu, wie, jak łatwo jest manipulować słowem. Ktoś, kto ma, zna się choć trochę na mediach, wie, jak z jaką łatwością można manipulować słowem i tą samą informację przekazać na różny sposób, w zależności od tego, jaki efekt chce się uzyskać. Jak łatwo jest manipulować statystykami. I jak łatwo można, jak gdyby, z kłamstwa zrobić prawdę, tak? Bo jak to mówił mistrz marketingu, drugi Józef, kolejny już Józef Goebbels, a tym razem kłamstwo 1000 razy powtórzone staje się prawdą. Zaczynamy wierzyć w gówno prawdę. I nawet się nie zastanawiamy nad tym, że to jest gówno prawda. I za każdym razem, jak to się zadzieje i uwierzymy w coś takiego, to tam gdzieś w piekle otwierają szampana i jest nasz, hurra, mamy go, mamy go. A za każdym razem, kiedy wchodzisz w miłość i wypowiadasz słowo miłości, ale to słowo ma iść z serca, takie słowa z serca, to wtedy jest radość w niebie. Wróciłaś do domu. Tak się cieszymy. Bo tam po drugiej stronie nie będą cię pytać o to, ile tych dóbr ziemskich tu przyniosłeś i zgromadziłeś na ziemi. Tylko zapytają, ile miłości nam przyniosłaś w tym swoim plecaku z tej ziemskiej podróży, z tej ziemskiej wędrówki. Moi drodzy, uważajcie na słowa. Uważajcie, ta uważność na słowa. Słowo ma moc, myśl ma moc. Jakie słowa kupujesz? Do jakich słów się przywiązujesz? Jakie słowa wypowiadasz? Jakie słowa słyszysz? I co dajesz? Bo to samo, co jak gdyby albo czego sobie nie dajesz, czy komuś nie dajesz, to się wszystko pokazuje w różnej formie i bardzo się cieszę, że coraz więcej osób z tych, które słuchają tego mojego kanału, tych moich filmów i osób, które do nas dołączają, jak gdyby coraz bardziej rozumiecie, o czym ja mówię i dla mnie to jest taka radość, ja to zaraz dosłownie, ja to aż tak mi się serce skacze do góry, jak dostaję kolejną wiadomość. Słuchaj Kasia, słucham tych twoich filmów, bo ileś tam razy wracam do tych filmów i za każdym razem słyszę coś innego i za każdym razem coraz bardziej rozumiem, albo już właśnie zrozumiałam, czy zrozumiałem, o czym mówisz, tak? I tak, ja to właśnie poczułam, czy ja to właśnie poczułem. I to jest piękne, że coraz więcej ludzi rozumie, czym jest miłość. I że tak naprawdę to wszystko jest o miłości. Żeby nie dać się skusić tym diabelskim sztuczkom. Znacie mnóstwo historii. W naszej literaturze polskiej również jest bardzo dużo nawet takich bajek naszych polskich, gdzie tam ten diabełek Kusy był nazywany w staropolskim języku, gdzieś tam występuje i jaki on jest przebiegły, ale też nie podskoczy wyżej, nie podskoczy poza swoje takie manipulacje, tak? Po
za te odwracanie kota ogonem, jak to mówimy w języku polskim. Także warto być uważnym na słowa. Słowa są jak zaklęcia, jak pamiętacie Harry Potter i jego przyjaciele w Hogwarcie, jak się uczyli mocy słowa, energii, tych zaklęć. Tym są właśnie słowa. Nie ma czegoś takiego jak klątwa. To jest tylko coś, w co uwierzyłeś, uwierzyłaś. Bo zło do ciebie nie przyjdzie, jeśli nie otworzysz mu drzwi. Po proste. To, w co uwierzysz, staje się twoją prawdą. To, w co uwierzysz, determinuje twoje życie, determinuje twoją rzeczywistość. Więc warto przyglądać się swoim prawdom, słowom. Słowo ma moc. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Zapraszam do konsultacji. I życzę wam, aby w waszym języku były same słowa miłości. Słowa płynące z serca. Do usłyszenia, moi drodzy.